Gratulacje, Serena otrzymała nowy tytuł Dłubaczka, która przyznała Rada Miasta Monte Vista w uznaniu jej wkładu w siłę roboczą miasta. Dłubak to starożytny tytuł oznaczający młodego adepta sztuki rzeźbiarstwa. Wkrótce rozwiniesz swoje umiejętności, więc bierz się za dłuto, Dłubaczko. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z potomkini Da Vinci. Dzisiaj mamy dzień wypoczynku, więc specjalnie dla Was nagrywam tego samego dnia, co poprzedni odcinek, bo przegrałam jeden dzień. Zrobiłam tutaj jedno zadanie stąd, takie specjalne, u tej pani i zarobiliśmy, tam zrobiłam tą rzeźbę tego konia. I to miałam zadanie, żeby zrobić rzeźbę i jej tak jakby oddać. Uznałam, że okej, niech będzie. Koń kosztował 157 simoleonów, ona nam dała tam 314, więc jesteśmy na plus. Plus z gliny zrobiła coś i przed chwilą z drewna, dlatego jesteśmy już na trzecim etapie. Tak, bo liczą się tutaj zarobki. Musimy zarobić jeszcze, żeby zdać kolejne 268 simoleonów. I tutaj mamy tyle zarobione w karierze. Całkowicie. Więc na razie mało, no ale nie liczy się też to, że dostaliśmy właśnie z tych zadań dodatkowych. Tak, nie spaliśmy, dopiero co skończyła tutaj. I ja jej tutaj trochę poprawiłam, bo ja tak gram, ale... Dobra, już nie będę na odcinku. Tak, dostała awans. Super. W ogóle to musisz rozwieźć to pranie na sznurku, bo by się przydało. No i specjalnie dla Was nagrywam, bo tutaj jest dzień wypoczynku i tak dalej. No to fajnie by było pójść na ten basen. Fajnie by było pójście na ten basen. Dobra, możesz sobie coś zjeść, na tą kalzonę znowu. I podejdę do kasa i zobaczymy, co ja mogę tam tutaj zrobić. Jakieś ubrania nowe, coś tam innego wymyślę dla niej. Tylko niech zje i posprząta. Tak. O, wyczyść. Nie, mamy kolejne rachunki. O Boże. Wszystko, co zrobiliśmy, poszło na rachunki. Dobra. Master Controller, stylista. Idziemy do stylisty. Nie, jestem ciekawa, ile będzie miał ten odcinek. Ja, wiecie, nagrywam po jednym dniu, więc może wyjść nawet 15 minut, jeżeli na przyspieszeniu dość dużo gram. Na co dzień mamy lato jeszcze, więc dobrze by było jakąś sukienkę czy coś założyć, jakieś bluzki, coś tam wymyślić. Podoba mi się w sumie ta sukienka, ładna jest, ale nie wiem, czy nie wolałabym właśnie w wersji niebieskiej. Myślę, że tutaj te buty je zostawię, bo one mi się podobają, ale zmienimy jej tutaj kolczyki, naszyjnik. Thank you.
Dublina. O, może coś takiego. To by było spoko. W sumie. To... Raczej miałaby rękawiczki. Co sądzicie? W sumie dałabym jej to. Chociaż może. Chociaż może to. Dobra, nie będzie to. Zaraz zmienimy jej kolor. Ale dołożymy również jej buty. I myślę nad trampkami po prostu, bo one są najwygodniejsze przynajmniej. Dla mnie trampki to trampki. Najważniejsze buty w mojej kolekcji. Tramposzcze. O. Trampy. Trampy. Mamy jakieś takie... O. Właśnie tego typu mi chodziło. Tak, Dizkit. Trampki... Nie wiem jakiego koloru. Ewentualnie mogą być różowe. Spoko wygląda. Fartuszek może być różowy. Niech będzie. Tutaj damy może... Spoko wygląda ten beżowy. Spoko wygląda. Spodnie damy może niebieskie. Czekajcie, zapiszę ten kolor. No może czarny. Czarny. I tu guziczki. Dobra, to nie będą te białe. Takie srebrne. O, i tak będzie wyglądać, jak będzie robiła. Według mnie git. Może zostać biżuteria. No problem. Wybranie wywiesiłaś? Tak, dobra, bo już pamiętam co robiłam, bo ta spędziłam na dole jakieś, nie wiem, z 30 minut może. Dobra, to czekajcie. Na razie może się uda jakieś kwiatuchy tutaj znaleźć. Jesteśmy na terenie, że tak powiem, górzystym. To może być ciężko znaleźć jakieś kwiatki. Cokolwiek. No. Tu znajdę jakieś kwiatki. Tutaj coś widzę. Przybiegnij tu. Albo zejdź, albo z tą taksówką, ale chodź. O, tutaj są kwiatki. To są kwiatki. Podnieś. I podnieś 100 krotka. Też za dużo tego nie można zebrać, bo potem będziemy mieć problem z alergią. Tu mamy jakieś nasionka. Wyjątkowe. Podnieś. Specjalne. Podnieś. Zasadzimy i zobaczymy o co chodzi. Co z tymi kwiatkami jest nie tak? Czy... Po prostu tak one są, bo tak dziwnie wyglądają. W sumie. Czy możemy wkraść się do czyjegoś domu i zabrać rzeczy? Ziemniak, ziemniak, pomidory i winogrona. Dobra, zbierz. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nas nakryją. Mamy kwarc dymny. No, 20. O! 400. Super. Pospolite. To sobie zasadzimy. To żaden problem. Tą gazetę mogę robić fru. I tą gazetę również mogę zrobić fru. Te karnety na to też. Dobra. Czy ktoś tu mieszka? O, proszę bardzo. Pantalon. Pan Pantalon tutaj mieszka. To chyba nie zaszkodzi, jak wkradniemy się na jego ogródek i weźmiemy co nieco. Za ten problem. No problem. Przecież tak myślę. Chyba, że go nie ma. Nie, ktoś jest. Dobra.
Serena, weź zebra, zbierz te, to... Dobra, już, już. A swój pierwszy klejnot, kwarc dymny, dzikie kwiaty i zdobywasz odznakę. Proszę bardzo, super. I weź zbierz pomidor, pomidor, zbierz pomidor. Zbierz pomidora i uciekamy. Za darmo. Dobra, już. Zasadzimy sobie pomidorki, te dwa tutaj i winogrona. Szukamy dalej kwiatów. Kwiatów szukamy dalej. O. O! O, jakie ładne! Podnieś. Dostała zaproszenie. O, proszę bardzo! Hej, Serena! Podobno trampolina do basenu jest ci niestraszna. Urządzam przyjęcie do basenu i mam nadzieję, że przyjdziesz. Słyszeliśmy, że nie ma żadnych planów na święto lata. Słońce wisi na niebie, a woda jest ciepła. Przyjdź na przyjęcie na basenie. Okej, 13. Zaraz tam będę. Spoko, kurde, ktoś nas zaprosił, więc idealnie. Szczególnie ta babka, to okej. To tam sławna, to tam bogata jest. Tu mamy pomidorki, klasycznie to samo. To zostawię. Dobra, ciekawa jestem, co to jest. O, tam kolejne coś. Podnieś. Tanizant za 70 coś. Rubin. Diament. Proszę bardzo. Mamy diament. Kryształowo czyste diamenty należą do najpopularniejszych kamieni szlachetnych i podobno mogą przetrwać całe życie Sima. Jeśli jednak w kamieniach widzisz zmętnienia, musisz szukać dalej. Możemy szlifować. Szlif szmaragdu, jajowaty szlif rzeźbiarza. Dobra. Ciekawe. Akurat. Ciekawe jestem, czy możemy same to zrobić. Przewertuję jeszcze tutaj. Bo może się coś jeszcze pojawi. Jakieś kwiatki. Ale... O, tu mamy jakieś. O, jest tutaj. A, to się na winogrona. Tu nieznane jakieś. A, bo dobra. Nie będziemy. To mamy jeszcze. 179. To podnieś to. Podnieść to. Jak ja się kręcę dziwnie. O, tutaj coś jest. Co to? To pewnie jakieś zwykłe. Po prostu. Dobra. I weź udział w przyjęciu. Diament? Nie wiem, o co chodziło, czemu tu diament niby nagle. No, na basen, to był na basen. Nie, to i do domu. Okej. Przyjazne powitanie, chodź. No. Bo ja teraz zauważyłam, że to nie pasuje w sensie kolorystycznie. Przyjdź z tyłu. Albo się właśnie gdzie nie świeci. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. No, masz takie ciałko, że... Ach.
O, a ona w ciąży. Co ty zdradzasz? No i dobra. Chodź. Pływaj. Tylko, że tu nie ma żadnych skoczni do basenu. Hello. Jesteśmy w tej bogatej dzielnicy. W drugiej stronie miasta. No i popływaj sobie. Czemu? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Co ja niby takiego złego zrobiłam człowieku? Dało ci się! Wiesz? Nie udało. Chodź, odpręż się. No kuźwa, no wybrałeś ten czy ten, no kurde człowieku. Zdecyduj się, który fotel chcesz. Czy to robisz na złość? Co ty taka wpatrzona w niego? Dziwnie się zachowujesz, Serena. A, olśniona przez gwiazdę. No tu jest niby gwiazdą. A. Ten. Dobra. Dobra. No okej. Myślę, że nam wystarczy. Takie mech. Wróć do domu. Trzeba się garnąć, zjeść. I brać się za robotę. Mamy tutaj już ogólnie 5 poziom rzeźbiarstwa. Więc no, super nam szybko to idzie. Przynajmniej to. Chciałabym skupić się po jednej rzeczy. I potem po prostu po kolei iść, na przykład, no, teraz kończymy rzeźbiarstwo, potem przechodzimy do wynalazczości, na samym końcu zostawiamy malowanie i tak dalej, bo jak będę starała się robić wszystko naraz, to nie skończy się to po prostu dobrze, skończy się tak, że nie zrobimy nic. Czekaj, zapłać za rachunki, Serena, wracaj, buchci, albo, dobra, zjedz tutaj ta pizza. Dobra, idziesz. Jest sobie pizzę. Narobiłeś sobie tego żarcie, to będziesz żarła, nie wiem ile tego. Posprzątaj. Miło, że jesteś zmęczona. Nie możesz być zmęczona. Dobra, wiem co dziś zrobię. Prześpisz się. Ewentualnie do 23. I pójdziemy pracować. 22. Więc, Serena, przebieraj się w swój strój do pracy i idziemy na dół i robimy. Kocham po prostu to, jak każdy mi przerywa. Właśnie zadzwonił do mnie mój narzeczony, no i przerwał mi nagrywanie głosu. Więc super, bardzo, bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Nie wiem, ile razy jeszcze cokolwiek mi przerwie nagrywanie. No, ale tak, można tutaj właśnie krzesło do jadalni, zwykłe, umywalkę i stołek barowy. I możemy już z lodu na przykład też robić, czyli piłą robić. I tak nie wiem, może zobaczymy ten lód? Niech będzie. Lód,
Krzesło do jadalni, akcesoria łazienkowe, stół parowy. Może krzesło do jadalni są. No i pięknie wygląda taki strój do pracy. Nie wiem, ile to nam zajmie. No normalnie, piła. No i skończyła! Wojna stworzyła wspaniałą rzeźbę. Zawsze będzie pamiętała jak twój znak rosnących umiejętności rzeźbiarskich. Wartą 500 simoleonów. Wow. Czekaj, co? Co? Co tam było napisane wcześniej? Co 500 simoleonów? Rzeźba jest warta... Tu jest warta 817. Sprzedajemy. Oczywiście, że sprzedajemy. Czyli lud się najbardziej opłaca. Tak naprawdę. Wow! Rozbijaczka bloków. Widzę, że jesteśmy już tutaj bardzo, bardzo blisko. Gratulacje! Syrena otrzymuje nowy tytuł. Rozbijaczka bloków, który przyznała Rada Miasta w Monte Vista w uznaniu jej wkładu w siłę roboczą miasta. Rzeźbiarz to twórca negatywny w tym sensie, że niszczy i odrywa materię, aby odsłonić piękną wizję. Chwytaj za dłuto i stwórz swój, podstawy swojej klienteli. Wyrzekanej rzeźby. Czyli tutaj mamy to samo. Nadal, ale jesteśmy już na czwartym poziomie. Według mnie super. Jest piąta. Ja sobie tutaj pogram. Oczywiście potworzę oczywiście potworzę tutaj rzeczy niektóre, ale tak to tak, spędzę cały dzień na robieniu tutaj właśnie rzeźb. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!